Ja tak sobie myślałem, że jak Maciek mówił o tych e, wielkich facetach w, w napakowanych zbrojach, to właściwie pasuje do gry, o której teraz Grzegorz będzie mówił, z którą spędził ostatnie, może nie tak jak Maciek, e, tydzień oglądania ale się godzin serialu, ale też chyba dużo godzin spędziłeś, Grzegorzu, w Gears Tactics. Spędziłem w Gears Tactics 40 godzin i całkiem się przy tym napociłem. Przegrałeś życie, plecy. Wygrałem życie, bo uwielbiam serię Gears of War i e, nowa gra Gears Tactics, która jest grą turową, taktyczną, grą turową, taką jak chociażby seria XCOM, jest całkiem świeżym powiewem dla serii. No bo jak wiecie, to jest seria mm, sh cover shooterów z kamery trzecioosobowej, gier akcji, które swego czasy, czasu święciły triumfy na konsoli Xbox 360. Teraz nadal się ukazują kolejne części, ukazują się książki, komiksy. Seria nadal żyje. I właśnie kolejną taką odsłoną po Gears 5 jest Gears Tactics, right, które cofa nas e, w przeszłość i przedstawia wydarzenia z samego początku wojny, 12 lat przed Gears of War 1. Poznajemy więc zupełnie nowych bohaterów, w tym Gabe'a Diaza, który. Jak... Nazwisko jakby znane. Tak jest, jak słyszycie nazwisko, to na pewno domyślacie się, że jest to ojciec Kate Diaz, która jest bohaterką czwartej i piątej części. Gier. To nie jest żadna tajemnica, że, że, że to jest jej ojciec. Natomiast, oczywiście, od innych spoilerów będę się powstrzymywał. I całość opowiada o osobną historię, właśnie jak to Gabe Diaz, Sid Redburn i kilka innych osób prowadzą kampanię przeciwko pewnemu dowódcy hordy, który nazywa się Ukon. Jest to pan, którego muszą oni wytropić i wyeliminować. No i jeżeli chodzi o fabułę, to wbrew pozorom jest ona tutaj bardzo ważna. Bo w serii Gears of War od zawsze fabuła była ważna, bardzo rozbudowane lore, mnóstwo ciekawych informacji, wszystko ze sobą przemyślane i spójne, oczywiście wszelkie możliwe teksty poboczne w stylu komiksów i książek bardzo polecam, zwłaszcza pierwsze książki, które pisała pani Karen Travis, autorka scenariusza do Gears of War 3, i to wszystko ładnie się pięknie zazębia. No i to Gears Tactics. Jest przede wszystkim bardzo ciekawe ze względu na tę historię, którą opowiada. Między głównymi misjami oglądamy dużo filmików, e, słuchamy dialogów. Postaci rozmawiają ze sobą też w trakcie e, samych e, misji, ale z drugiej strony, sama rozgrywka jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony, z jednej strony jest to typowa turówka, taka jak chociażby XCOM, czy inne e, gry. Tego typu, gdzie zarządzamy małym oddziałem żołnierzy i w turach wydajemy im rozkazy, żeby pokonać przeciwników. Natomiast tutaj, ponieważ jest to Gears of War, to twórcy bardzo, ale to bardzo mocno przyłożyli się do tego, żeby czuć było, że to są Gearsy. Więc gra jest przede wszystkim dużo szybsza i bardziej dynamiczna niż typowe turówki. Bardzo dużo się dzieje na ekranie. Są świetne ujęcia kamery podczas walki, podczas starć, podczas poruszania się nas i przeciwników. Są wszystkie charakterystyczne bronie. Mamy mnóstwo elementów, za którymi będziemy się chować i flankować przeciwników, dokładnie tak jak to było w głównej serii Gears of War. Mamy egzekucje, które się pojawiały w głównej serii, i one, one czemuś służą. Do tego mamy rozwój postaci. Rozwój sprzętu, który każda z postaci nosi, rozwój broni, których używamy, możemy modyfikować wiele elementów tej broni i te wszystkie elementy naszego opancerzenia oraz ekwipunku wpływają na to, jakie mamy skille, jakie mamy dodatkowe możliwości podczas walki, etc. Do tego rozwijamy drzewko umiejętności każdej postaci, możemy więc sobie każdego naszego żołnierza... Zmodyfikować tak, żeby odpowiadał on naszym potrzebom, a tych modyfikacji jest naprawdę dużo i zabaw ze skillami w trakcie starć jest. Sporo, i one powodują, że można grać na wiele różnych sposobów, bawiąc się przy tym setnie. Chociażby dlatego, że snajper odpowiednio ulepszony, może mieć taką zdolność, że po trafieniu przeciwnika natychmiast przeładuje broń, co pozwoli nam zaoszczędzić punkt akcji i wydać go na coś innego. W innej sytuacji, kiedy, kiedy użyje innej zdolności, to po powaleniu bądź też pokonaniu przeciwnika, czyli kompletnym wyeliminowaniu go z gry. Zabiciu go, dostaje z kolei przywrócenie wszystkich punktów akcji, które, które ma naturę. i Ja mam pytania. Tak, tylko daj, mogę? daj mi dokończyć jeszcze jedną rzecz, tylko powiem, okay. bo to jest bardzo ważne. Z tymi punktami akcji i z tymi skillami to jest bardzo ważne i z egzekucjami, dlatego że z kolei, jak jest powalony przeciwnik, czyli dokładnie tak samo jak był. Byli powaleni przeciwnicy w głównej serii gier i w singlu i w multiplayerze. Możemy do niego podejść i wykonać na nim egzekucję, a egzekucja nie jest tylko po to, żeby mnóstwo flaków się wylało na ekran, ale jest też po to, żeby naładować trochę punktów ruchu pozostałym członkom drużyny. W tej całej sytuacji używanie skili odpowiednio, razem z egzekucjami, zamienia się w taki taniec, podczas którego bardzo często musimy ryzykować, musimy stawiać wszystko na jedną kartę, tak żeby jak najwięcej ruchów wykonać podczas, podczas swojej tury, bo tury tutaj robi się naprzemiennie, a więc najpierw my wszystkimi naszymi żołnierzami wykonujemy ruchy, a następnie wykonuje je przeciwnik. Pytaj Piotrze. Trzeba, tak, skoro to jest Gears Tactics, to z tego, co mówisz, to Gears w nazwie jest jak najbardziej uzasadnione. Znaczy jest to absolutnie nie tylko po prostu jest setting Gears'a wzięte, ale też nawet w tym, tym tak, taktycznym w cudzysłowie gameplayu czuć to, że są to Gears'y. Absolutnie. Bo właśnie jest szybciej, szybciej. Natomiast bardziej interesuje mnie ta kwestia tactics, to znaczy jakim rodzajem gier taktycznych jest właśnie, są te Gears'y? Czy to jest x z jego podejściem do y, szansą procentową na trafianie przeciwników? Czy to jest bardziej coś w stylu tego, co pokazywało nam Mutant Year Zero? Czy w ogóle bardziej jakoś staroszkolne? Chodzi mi o to, że ja, jakbyś mógł trochę więcej o tej rozgrywce samej w sobie powiedzieć. Czy to jest tak, że y, mamy y, podział natury, w której są, ruszamy wszystkimi naszymi postaciami, potem się ruszają wszyscy przeciwnicy? No tak powiedziałem, tak czy to jak jest powiedziałem, na... przed sekundą. No, no. Czy, no dobra, a jakie właśnie z używaniem skilli. One są tak, że masz kilka punktów akcji i y, możesz za, za wymyślić sobie, co zrobić w tej turze, czy zawsze tylko ruszasz się i robisz jedną rzecz. Jak to, jak to wygląda? Ta gra jest jak XCOM. Ja nie grałem w Mutant Year Zero, więc nie mam porównania, natomiast y, czuć tutaj bardzo mocno XCOMa w tej grze. Y, mamy najpierw ruch całej naszej drużyny, potem mamy ruch całej drużyny przeciwnika. Nasze postaci mają kilka punktów do wykorzystania w trakcie swoje. Twojej tury. Każda z tych postaci ma po kilka tych punktów i to nie jest tak, że mamy na przykład fazę ruchu i fazę ataku, bądź też czynności, tak jak w niektórych grach turowych tego typu jest, tak, grach turowych taktycznych, bo pamiętajcie, że mówimy o małych starciach kilkuosobowych grup. U nas to zazwyczaj jest od jednego do czterech żołnierzy, u przeciwnika jest oczywiście ich całkiem sporo często cztero albo i pięciokrotnie więcej niż, niż nasz oddział. I te, te punkty ruchu. Wykorzystujemy na wszystko, co jest możliwe, to znaczy na poruszanie się, więc możemy cztery punkty ruchu wykorzystać na poruszanie się, co oczywiście jest bez sensu i nigdy tak nie będziemy robić w grze, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jest możliwość wykorzystać te, te wszystkie punkty na, na poruszanie się. Ale wy, wy, wykorzystujemy też te punkty na wszystko inne, to znaczy na używanie skili, na atak, na podnoszenie swoich sojuszników i na dobijanie przeciwników. W związku z czym, e, taki dobry przykład powiedzmy. Początku misji jest taki, kiedy nasza czwórka naszych bohaterów musi się odpowiednio umiejscowić, zbliżając się do bazy wroga, więc np. sniper, który posiada cztery punkty ruchu, podbiegnie jako pierwszy do Samochodu, za którym się schowa, I jak tylko w zasięgu pola widzenia pojawią się przeciwnicy, to wiemy, że oni w następnej e, turze się uaktywnią I teraz my musimy się na to odpowiednio przygotować, dlatego że w naszą stronę bardzo szybko zaczną bieć, biec recze, czyli te małe, takie skaczące synki, bardzo niebezpieczne atakujące wręcz, z którymi nie możemy walczyć wręcz, bo jak oni zbliżą się e, do nas, to jeżeli będziemy próbowali z nimi walczyć wręcz, one zawsze e, zablokują nasz atak, uderzając nas i zabierając nam życie. Ale w naszą stronę będą, powiedzmy, też biegły Tickery, czyli te takie małe stworki obładowane ładunkiem wybuchowym, które, jak podbiegną do nas, to eksplodują bardzo często, raniąc nawet cały nasz oddział. Mamy zwykłych Grantów, którzy będą biegli z karabinem, Shotgunerów, którzy mają z trzy razy więcej życia od tych Grantów i którzy też nie dają się bardzo często zaatakować z bliska, mają oni taki obszar do siebie dookoła. I czy na przykład Snajperów, Snajperzy e, ustalają się gdzieś tam na, na tylnych pozycjach i celują w nas, a nasze. Zadaniem będzie w kolejnym ruchu uniknąć tego strzału. No i teraz jest to co zawsze mnie wkurza w takich grach, to znaczy <laughs> że bo to, że walczysz z bardzo mocno przeważającymi siłami wroga, to jest jeszcze logiczne i trochę wynika z samej mechaniki, nawet girsów, nawet girsów, trzylamki. prawda? Dokładnie, ale czy jest tak, że ty masz wrażenie, że właściwie każdy z tych przeciwników to jest prawie tak silny i dobry jak, jak na, nasze ziomeczki i w sumie trzeba się strasznie mocno napocić, bo czterech grantów to ma takie same możliwości jak cała twoja armia? Nie. Czy jednak jest tak, że te granty to są na strzała i to tam trochę dzielisz rząd? To znaczy, ja przeszedłem z moim bratem grę na Normal i tutaj chciałbym z całego serca podziękować mojemu bratu, że przychodziliśmy ją razem, e, dlatego że ja bym tej gry nie przeszedł, gdyby nie on. E, bardzo, bardzo duża wada tej gry to jest brak możliwości zmiany poziomu trudności. Poziomów trudności są cztery, myśmy przeszli całość na Normalu. Co jest drugim z czterech poziomów trudności. Natomiast po około 15 godzinach gry, kiedy jesteś już bardzo mocno, głęboko w fabule i w kampanii, tak naprawdę w jej połowie, poziom trudności rośnie na maksa w górę. Walki z bossami są uber trudne. Misje poboczne, które są obowiązkowe i które musisz przechodzić, mimo tego, że nazywają się misjami pobocznymi, bo to działa w ten sposób, że robisz jedną misję fabularną i potem dostajesz cztery misje poboczne. Z tych czterech misji pobocznych musisz przejść trzy, zawsze. Musisz zrobić trzy. Wybierasz się w dowolnej kolejności, czwarta misja znika, pojawia się znowu misja fabularna. I wszystkie misje fabularne do samego końca, poza walkami z bosem, są proste. Natomiast misje poboczne z każdą kolejną są coraz trudniejsze. I nie rozumiem, czemu w grze taktycznej, w grze strategicznej, kiedy tak naprawdę z menu wybieramy każdą kolejną misję, nie zaimplementowano możliwości wyboru poziomu trudności. Nie wiem, czemu tak jest, ale wracając do Twojego głównego pytania. To jest tak, że każdy z tych przeciwników ma inne właściwości i takie rzeczy bardzo często są na strzała pod warunkiem, że atakujesz je z dystansu. Tak samo jak eksplodujące tickery. Zwykłe granty są średnim zagrożeniem dla ciebie, ale już taki, taki berserker z shotgunem potrafi... Zaleźć za skórę. Pojawiają się też bumerzy i terongardzi. Bumerzy strzelają oczywiście z rakietnic, a Terongardzi z tych takich łuków z eksplodującymi pociskami. Oni są już bardzo, bardzo trudni, a pojawiają się jeszcze inne nowe jednostki. Ja nie będę spoilował, ale tutaj twórcy przez to, że to, wynika z fabuły też. Twórcy dzięki tej fabule, dzięki tej historii, którą wymyślili, byli w stanie sobie stworzyć kilka nowych jednostek, których nigdy wcześniej w Gears of War nie widzieliśmy i to jest bardzo fajny powieść. Świeżości, bardzo ciekawa rzecz. Więc każdy z tych przeciwników jest inny. A my natomiast musimy sobie radzić, bo, bo są różne rodzaje misji. W tych fabularnych często musimy gdzieś dojść, dojść, obejrzeć jakiś filmik, coś tam zdobyć, zniszczyć albo wysadzić. Ale w misjach pobocznych już na przykład będziemy bronić punktów z zasobami, co jest taką trochę dominacją, gdzie na dwóch punktach musimy trzymać nasze jednostki tak długo aż po kilku turach. Zabierzemy wszystkie możliwe zasoby i wtedy ta misja się kończy. I to jest taka trochę obrona częstochowy, tylko bardzo trudna, bo punkty są dwa, musisz być na obu punktach, a maksymalnie przy czterech członkach twojej drużyny jesteś w stanie postawić dwóch na jednym punkcie, dwóch na drugim punkcie, a atakują cię naprawdę bardzo duże ilości wroga. Są też takie misje, kiedy musimy cały czas się posuwać do przodu. Bo te takie latające stworki, nie wiem czy Kuldan pamiętasz, y które lecą w, w ciebie i wybuchają w gier Nigdy nie mm -hmm. pamiętam, jak to się nazywają. Strasznie irytujące to jest taki rodzaj misji, gdzie one jakby niby lecą za twoim zespołem i ty musisz poruszać się cały czas do przodu zbierając skrzynki, bo to jest twoja misja, że ty zbierasz za sobie i musisz zbierać skrzynki. Co turę za plecami twoimi wybuchają te stwory. Jeżeli więc jeżeli nie dasz rady przesunąć swojego oddziału za tą czerwoną linię, która oznacza, że w tym miejscu wybuchną te stworki, to bardzo często możesz zginąć albo po prostu paść, zostać rannym, a w tym czasie z przodu atakują cię różni przeciwnicy, więc ty musisz nie dość, że planować jak dobiec do skrzynek, uciec za tym, co za, wybucha za tobą, to jeszcze patrzeć w przód na pojawiających się przeciwników z każdej strony, którzy mogą zrobić ci z dupy jesień średniowiecza, więc e, ciekawe to jest, fajnie się w to gra, naprawdę, naprawdę przyjemnie. Nie męczy, nie nuży, bo to mówisz, że jest trudno, że trzeba się... Nie nuży, ta gra postulować. nie nuży, ona, 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 ona w kurwie bo poziom trudności jest tak przegięty momentami, zwłaszcza te cholerne walki z bossami, że ona wkurwia. Natomiast... Ty w Natomiast Ty to grałeś na pececie Na pececie. Gra wyszła w tej to, chwili na, na PS. tylko na PC. Aha, ona nie jest na, na, na Xboxie. Głosu. Pojawi się ma później. Ma wyjść kiedyś. Ale to ty tak. gałeś. czekaj, ty online grałeś z bratem, tak? Nie, 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 ja mieszkałem przez dwa tygodnie z bratem i e, siedzieliśmy przy jednym pececie, ponieważ ta gra nie ma kooperacji. Więc siedzieliśmy Właśnie. przy jednym mhm. pececie. No. I jak ja już miałem dosyć i mówiłem, weź to kurwa ode mnie, bo zaraz wypierdolę... To tak jak za dawnych czasów, twój młodszy Dokładnie. brat siedział koło ciebie i patrzył jak grasz, tak. i jak to mówiłeś, grzechu, chudaj, pograć. Nie kurwa, teraz ja gram. No, grzechu, chudaj, pograć. Nie, ale dobra, to najbardziej takie możesz. do dupy gry, gdzie już mu się nie chce, to dobra, to weź sobie. Nie, powiem. nie, tak naprawdę to zmienialiśmy się po prostu co misję i graliśmy na zmianę, a przez to, że obaj jesteśmy uber fanami Gears, to, to była to dla nas po prostu mega przyjemna ym, przygoda, i oglądaliśmy tę Fabułę, poznawaliśmy co się tam dzieje. Yy, I mój brat nie lubi tego typu gier. I tylko przez to, że to są gir, się z tym zainteresował i wsiąkł totalnie. W związku z czym spędziliśmy kilka długich naprawdę dni przy tej grze. No bo mówię wam, sama kampania zajęła 30 godzin, a po kampanii są misje tak zwane we dla weteranów, które polegają na tym, że powtarzamy bardzo wiele lokacji z kampanii, niektóre z tych, 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 tych lokacji po prostu są takie generowane losowo, albo one przynajmniej tak wyglądają, po prostu widać, że, że już były takie mapki wcześniej i po prostu gra się w nieskończoność, żeby levelować dalej postaci i żeby zdobywać nowy lud, żeby modyfikować swoje opancerzenie i bronie i na tych misjach pobocznych mój brat już głównie grał, ale spędziliśmy na nich kolejne 10 godzin. Więc łącznie wow. spędziliśmy przy tej grze 40 godzin, i. Ym, więc tak, ta gra jest wciągająca, jest intensywna, jest, jest bardzo, bardzo przyjemna. Możliwość. Zarządzania tym zespołem właśnie w taki sposób, że trzeba myśleć o każdym ruchu, zaplanować, snajperem strzelić tak, żeby przeładować jeszcze raz broń, a kiedy zostanie nam ostatnia, ostatni punkt, ustawić jeszcze na Overwatch w razie gdyby przeciwnicy wybiegli z za rogu i żołnierzem wsparcia uleczyć kolegę, który potrzebuje tego żyćka ale zdążyć jeszcze podbiec do powalanego przeciwnika, żeby wykonać na nim egzekucję i w tym momencie nam się kończą punkty dla tego żołnierza, ale wszyscy pozostali członkowie drużyny dostają punkcik albo dwa, żeby kontynuować dalej rundę, żeby jak najdłużej, jak najwięcej akcji wykonywać zanim zaatakuje przeciwnik, bo jak jest runda przeciwnika, to uwierzcie mi na słowo, że jak on już zaatakuje, to, to zaatakuje i jak słyszysz BUM, to wiesz, że masz przesranę. Natomiast, więc i tak, gra jest przepiękna audiowizualnie, ta gra wygląda niemalże tak dobrze jak Gears 5. Nie przesadzam. Na najwyższym ustawieniach grafiki na PC to jest po prostu to jest po prostu coś pięknego. Więc tak pięknie wykonanej turówki z takimi przybliżeniami, z taką ilością detali, to jeszcze w życiu nie widziałem. Udźwiękowienie jest świetne. Ta fabuła jest bardzo ok. Fajnie, że ona jest, że ona poszerza ten świat Gears i przede wszystkim tutaj Kuldan dla ciebie i dla ludzi, którzy jeszcze nie grali w Gears 5 e, mały tip. Przejdźcie najpierw piątkę, potem dopiero grajcie w okay. Gears Tactics, mimo tego, że piątka się dzieje dawno, dawno, dawno później, a Gears Tactics tak naprawdę jest prequelem do pierwszego Gears of War. To to jest wszystko tak przemyślane, że najpierw musicie przejść piątkę i dopiero potem Tactics. Co ciekawe, jak wróciłem teraz do piątki na fali Gears Tactics, bo ja teraz znowu czytam komiksy, książki, gram sobie w Gearsy, wiecie, zwariowałem, no to jest zawsze tak, jak nowe Gearsy wychodzą, to... To w piątce znalazłem notatkę zapisaną przez jednego z bohaterów Gears Tactics, i oni już wtedy oh. mieli to wszystko przemyślane. It's all Tak jest. Co więcej, przeczytałem teraz też przed podcastem komiks z 2017 albo 2018 roku, który nazywa się Rise of Ram, i opowiada o tym, jak generał Ram, ten z pierwszego Gears of War, doszedł do władzy i, mm -hmm. i spowodował, że udało się wreszcie namówić królową, żeby hordę wypuścić na, na, na planetę Sera z ziemi, zaatakować wreszcie ludzi. I tam się pojawia. W, na łamach tego komiksu główny przeciwnik z gry Gears Tactics. Tak jak mówisz, wow, All Connected. Faktycznie, wszystko jest, wszystko ja jest wiem, przemyślane. Ja, ja grałem w jedynkę, w trójkę, w Judgment i totalnie do mnie fabuła jakoś przeleciała. I, Wiesz, i, tak naprawdę, jak grasz w te gry, to. Słyszę, właśnie. A zwłaszcza to w leży, że, są tak, że ta fabuła, że w ogóle historia tego świata jest tak, jakby obszerna. Rzecz powiem szczerze, <laughs> nie chce mi się wierzyć. <laughs> Uwierz wierzyć. mi, że jest obszerna. I to jest w, zwłaszcza piątka po latach, wreszcie wyjaśniła bardzo wiele wątków, które były zawsze zagadką dla fanów. Ale to oczywiście nie jest tak, że w trakcie przechodzenia Gears of War 1, 2, 3, 4, 5 czy Judgment dostajesz taką fabułę jak nie wiem w Mass Effect albo we Wiedźminie. Oczywiście, że nie. Ale, ale jest tam ta fabuła, jest to lore, i naprawdę, jak wsiąkniesz w ten świat, to, 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 to po prostu on się przed tobą otwiera i fantastyczne rzeczy tam się dzieją. Właśnie a propos komiks Rise of Ram polecam, ale też wyszła nowa książka. Ona wyszła parę dni, chyba z tydzień przed, tydzień, ona wyszła tydzień przed premierą gry. Gra się ukazała niedawno, ja miałem ją do recenzji wcześniej, więc mogłem ją ograć zanim, zanim się, się ukazała na rynku. Więc dałem radę też przesłuchać większość książki, chociaż jeszcze nie skończyłem. Książka nazywa się Gears of War Bloodlines. Jest napisana przez tego samego autora, który napisał książkę towarzyszącą premierze Gears 5 i jest dużo lepszą książką od tamtej. Więc jeżeli macie możliwość to przeczytajcie sobie Bloodlines. Ono też w wersji polskiej językowej się ukaże u nas i Bloodlines opowiada y, wydarzenia które dzieją się w trakcie Gears 5 pomiędzy pierwszym a drugim aktem gry, kto przeszedł ten, zrozumie, bo tam jest duża przerwa między pierwszym a drugim aktem gry, a jednocześnie cofa nas w przeszłość i opowiada o karierze wojskowej Geiba Diaza, czyli właśnie bohatera Gears Tactics. Także, jeżeli chodzi o lore, o, o, o fanservice, o poszerzenie tego świata, Gears Tactics robi to świetnie. Jeżeli chodzi o bycie grą turową, taktyczną, robi to bardzo dobrze i naprawdę ma wiele innowacji. Ale niestety największy zarzut, jaki ja mam, to jest ten cholerny poziom trudności, bo tam momentami, momentami naprawdę uwierzcie mi, że ja byłem bliski rezygnacji z grania, bo to, to, się, to, to jest po prostu, także wielki szacun dla mojego brata, że on siedział i się upalił i zwłaszcza tych bosów rozpierdzielał, kiedy ja już nie dawałem sobie rady, bo ostatniej walki bym nigdy nie przeszedł, gdyby nie on. To jest tak zwana nasza ulubiona Hii, teoria z Dopy, ale ja mam wrażenie, że to jest jakoś powiązane z Microsoftowym systemem achievementów, bo Ori miało dokładnie to samo, że jeżeli zacząłeś grać na jakiejś poziomie trudności, to zapomnij o tym, żeby ją zmienić w trakcie. No widzisz. To jest, to jest rozwiązanie, które jest niedopuszczalne. Nie w 2020 roku do jasnej cholery. Ale bo zdarza tak, się. No. Wiesz, to nie jest Dark Souls. To hmm. naprawdę to jest strategia. Ja pamiętam od zawsze, że w strategiach przed wyborem misji mogłeś sobie wybrać poziom trudności. A tutaj tego znaczy, nie ma. Zwłaszcza w sytuacji, w której to jest strategia, która też chce trochę trafiać nie do ludzi grających w strategię, bo wydaje mi się, że z tego co ty mówisz, to ludzie, którzy po prostu są fanami Gears, no twój brat, tak? tak. Nie lubi gier taktycznych, ale jest fanem Gears, chciał w to grać. Przeszedł, był lepszy ode mnie, poradził sobie doskonale, ale. Na przykład jest się w takim Wiesz co, yy, zastanawiałem się nad tym, ale nie bo ja grałem swego czasu Jesteś bardzo dobry. dużo w turówki. X-Comy wszystkie, Silent Storm, masę tych gier z Warhammera turowych i tak dalej. Co więcej, zacząłem teraz grać w XCOM Chimera Squad, który się też pojawił i pewnie opowiem o nim przy okazji w ogóle, kolejnego odcinka. Przepraszam, że to ci się wtrącę, ale mam wrażenie, że XCOM Chimera Squad to był... to, że on się pojawił tydzień przed gier to, to był wycelowany dick move, który miał na zasadzie tak, to my wyjdziemy z podobną Grą, znaczy też grą taktyczną wcześniej, to z znanej marki, ale chyba im to trochę nie pyknęło, dlatego że gra w momencie, w którym nagrywamy te słowa jest na promocji 50%. Ja, dlatego ją kupiłem wczoraj. Ona w no, dniu premiery tydzień Gears tydzień po premierze jest kurde na 50% promocji, to raczej nie, a, a znaczy, Gears Tactics jest na top seller Steamowe. Wydaje mi się, wydaje mi się, że to, mi, to chodziło o to, żeby właśnie nakłonić ludzi, żeby wybrali X-Koma, a nie Tactics'y ze względu na cenę, no bo Tactics'y kosztują ponad 200 zł na a oczywiście są w Game Passie. Tak, są top seller Oczywiście są w to jest zawsze to jest niesamowite, nie, że ta gra jest y może nie za darmo, ale jest w usłudze Game Pass, którą większość ludzi kupiła na promocji, więc tak naprawdę możesz zagrać w nią za grosze, a i tak masa ludzi kupiła ją na Steamie, że w dniu premiery ona była w Top Sellers, tak samo zresztą jak Gears 5 sprzedało się lepiej niż Gears 4, chociaż wszyscy mogli ją mieć w Game Passie, nawet w wersji Ultimate. To jakiś psycholog musiałby nam wytłumaczyć o co chodzi, bo ja tego naprawdę nie rozumiem. Ale to może zliczają, czy to nie ma wtedy zliczeń? Nie, nie no Steam, Top Sellers Steamowy nie ma nic wspólnego, bo pamiętaj, że w genie... Pasie, ona jest w, no w to mece, faktycznie, bo to, to, to tak jak prezent mówi, no, trzeba by, no <laughs> trzeba by to zbadać. Trzeba by to zbadać. Bo ludzie mówią, ja chcę mieć swoją kopię na własność i koniec. No nie, nie rozumiem tego, ale no to no jest temat może. na... Jeszcze, nie? Stadowy, może, ale wiesz, actually. achievementy w Game Passie też są. No ale na, to co innego, no, jeżeli jesteś przyzwyczajony do achievementów w jednej usłudze, to wiesz. no... Tak, ale Gears 5, Bilo mój drogi, też, nie, nie wyszło, tak, o, ile, o ile pamiętam, Gears 5 nie wyszło na Steamie, wyszło tylko w Microsoft Store i na Xboxie, a i a. tak miało sprzedaż większą od czwórki, bo ludzie zamiast wziąć grę z Game Passa, woleli sobie ją kupić na własność. No, szanuję to, nie rozumiem, ale szanuję, okej, okay, spoko. W każdym razie, XCOM wczoraj w dniu premiery Gears Tactics był przeceniony o połowę. No, tak jak Uldan mówi, więc sobie go kupiłem, zacząłem w niego już grać. Mi się wydaje, że oni to zrobili po to, że chcieli zachęcić po prostu ludzi tą ceną, że a, nie wezmę Taktiksów, tylko wezmę Xcoma, a jednak wszyscy wzięli taktiksy. Yy, ale ten Xcom jest spoko, ja o nim więcej opowiem na kolejnym odcinku, natomiast po taktiks ten Xcom jest banalnie prosty dla mnie. Więc ja nie myślę. Ja się naprawdę nad tym zastanawiałem poważnie. Czy no ja już zapomniałem, były, jak się gra w strategię? Banal, znaczy, nigdy nie były banalnie proste z tego, co Nie były nigdy nie, banalnie nie, proste, nie więc wie. ja nie wiem, czy po tych, po tych taktiksach po prostu tak dobrze mi teraz idzie w tym X-komie. Czy ten X-kom jest prostszy? No nie wiem, Może zobaczymy. to jest gra dla prawdziwych mężczyzn, po prostu. Wiesz. Jest bardzo trudna. Jest naprawdę trudna. Ja podejrzewałem, że jak Kuldan zacznie w nią grać, to potem wszystkim powie, że on na normalu to przeszedł z palcem w nosie. Nie, nie, na proste, ja proste tak, było. nie. Faktycznie nie jestem już takim kozakiem. Natomiast, natomiast jest, ja po prostu widzę tutaj jedną wielką pułapkę. Dla wszystkich ludzi, którzy nie są super taktykami, którzy nie grają w turówki na co dzień. Na ci easy ludzie będą to grali to na easy, go. ale na easy podobno z kolei jest zbyt prosto. A na normalu nagle po 15 godzinach masz wiesz, no masz taki skok poziomu trudności, że mówisz, kurczę, co się dzieje w ogóle? Więc... To jest mój największy zarzut. Bardzo mi przykro, ale tak nie powinno być. Te poziomy trudności powinny być wybieralne, bo jeżeli ktoś będzie chciał zdobyć Aczika za przejście całej gry na hardzie, to on i tak ją przejdzie, a cała reszta powinna mieć jednak wybór. Natomiast yy, to jest jedna z najlepszych gier, które się ukazały jak do, do tej pory w tym roku. To jest bardzo fajny exclusive i Widać, że tam kupę kasy w niego wsadzono, ja jestem sam w sam szoku, że nawet po tym, jak przeszliśmy tę kampanię, to ja sam sobie jeszcze odpaliłem parę misji tych weterana, które się gra bez końca po kampanii. I dalej mi się chciało w to grać. Jeszcze tam nowe postaci się rozwijałem. A to może tego tak zrobię, może tak. Pozmieniałem jakieś elementy, cisnąłem dalej, i ta gra mi się dalej nie nudziła, mimo tych wszystkich takich cięższych momentów, kiedy miałem ochotę wyrzucić monitor przez okno. Hmm. Więc ja polecam mimo wszystko. Liczę na to, że wprowadzą później tą kampanię w kooperacji online. To by było super, jakby można było grać w dwie osoby online. I liczę też na to, że jednak pomyślą o tym, żeby można było zmienić poziom trudności w trakcie kampanii. Bo gdyby ta gra była na 10, Godzin, to ja jeszcze rozumiem, że może ktoś mi tam. Do no dobra, trudno, ale jak ona jest na 30 godzin, to, to naprawdę dużo ludzi jej nie ukończy. Ja nawet widzę po Achievementach, no teraz to prawda, to jest dzień po premierze. Ja grałem dwa tygodnie przed premierą, więc tam mało kto wtedy jeszcze to przeszedł. Ale nawet po Achievementach widzę, że za przejście całej kampanii Achievement na stymie to chyba 2% wszystkich graczy to ukończyło. I ja podejrzewam, że. To ta liczba jakoś drastycznie nie wzrośnie teraz po premierze, bo po prostu dużo ludzi się zniechęci przez to. Albo się zniechęcą, bo na easy będzie za łatwo, albo się zniechęcą, bo na normalu będzie za trudno w pewnym momencie. Ale to się okaże. Zobaczymy, co powiedzą nasi słuchacze, zobaczymy, co wy powiecie, jak pogracie. Ja już myślę, że wszystko, co miałem do powiedzenia, yy, to powiedziałem. Polecasz generalnie zawsze. Za, za polecam, tak, polecam.